siedzimy sobie w poczekalni Lexperty z panią Lucyną, która przyjechała do nas aż z Krakowa i będziemy dzisiaj robić u niej dosyć ciekawy i drastyczny zabieg, czyli laser frakcyjny. I naszym celem jest pokazanie, jak to wszystko wygląda od kuchni, czyli jak wygląda przygotowanie do zabiegu, później jak wygląda sam zabieg, ale też jak to będzie po zabiegu. Pani Lucyna zdecydowała się i zgodziła się, że nam będzie pokazywać się w kolejnych dniach i w różnych, bym powiedział, momentach, lepszych, gorszych, żeby pokazać, jak to realnie jest, czyli jak wygląda skóra bezpośrednio po zabiegu, ale też jak wygląda kilka dni po zabiegu, no i oczywiście na sam koniec, tylko to będzie za kilka miesięcy, jaki efekt finalny udało się osiągnąć. Pani Lucyno, już sobie chwilkę porozmawialiśmy o zabiegu, więc Pani troszeczkę wie, że będzie laser frakcyjny, wie Pani, że działamy oczywiście na zmarszczki. No, ja jeszcze bym sobie spojrzał, jeśli mogę, na tą skórę dokładniej troszeczkę, jak ona się tam układa. To też ma trochę znaczenie przy parametrach samego zabiegu. No ale teraz najważniejsze, żeby Pani mi powiedziała, czy wszystko jest jasne, czy może jeszcze jakieś pytania ma Pani, czy coś jeszcze może jest do wyjaśnienia. No, chciałabym wiedzieć, na czym będzie polegał ten zabieg. Na czym polega? To ja powiem tak, tak najprościej, jak to wygląda. Za chwilkę znieczulimy Panią, a później, jak już znieczulenie zadziała, to weźmiemy laser. I laser robi dziurki w skórze. On tak punkcikowo, ale jednak skórę troszkę wypala. Czyli Pani będzie miała taką poszatkowaną skórę, ja zawsze to najbardziej porównuję do papieru ściernego. Taką będzie troszeczkę szorstka, jakby papierem ściernym ją trochę przetrzeć. Sam zabieg będzie krótki, bo on trwa naprawdę 10 minut, więc się proszę nie obawiać. Będzie bolało? Myślę, że nie, ponieważ po to jest to znieczulenie, takie kremem. Natomiast cokolwiek gdzieś może być czuć, no bo wiadomo, że nie zawsze znieczulenie równomiernie łapie. Natomiast proszę się nie obawiać, że to nie jest straszny ból, tylko jakiś punktowy, na pewno nie na całą buzię. I po drugie, po zabiegu troszeczkę będzie Pani czuła, czyli to nie jest tak, że po zabiegu nie będzie. Będzie takie pieczenie, porównywalne ze spaleniem się na słońcu. Ale ono będzie kilka godzin, więc się też proszę nie obawiać. Dobra, to jeśli wszystko jasne, to za chwilę Panią znieczulimy, no a potem będziemy robić sam zabieg. No to nie mogę się doczekać. Właśnie, no i fajnie. No właśnie skończyliśmy laserować buźkę. Ja zaraz znajdę może lusterko, żeby Pani mogła się spojrzeć. Nie, no proszę zobaczyć, tak źle nie wygląda, ale tak jak mówiłem. Nie, no super. Papier ścierny, więc trochę widać, ale jutro będzie na pewno trochę gorzej, bo Pani spuchnie, teraz nie, teraz jest tylko krateczka. Na słońcu czasami się ludziom też zdarza tak wyglądać. No czasami tak. Niemniej najważniejsze to jest dosłownie, co 2 minuty temu skończyliśmy zabieg, więc proszę mówić o wrażeniach, tak na żywo. No troszkę czułam zapach taki, przeszkadzał mi ten spalonej skóry, ale... Zapach to pół biedy, można zawsze nos zatkać albo wstrzymać oddech. A jeśli chodzi o troszeczkę takie, no było takie nieprzyjemne.
wyobrażeń takie troszkę bolało. Trochę bolało, ale bardziej niż pani myślała, ale czy dobrze nie? Życia nie. Myślałam, że będzie gorzej. Okej. Okay. Czyli coś tu, no to tak, ja też sobie przeżyć. Robiłem, więc też tak uważam, że to nie jest tak, że nic nie czuć, ale to nie jest tak, że się nie da przeżyć. No ale trudno, żeby nie taki zabieg, żeby tak nic nie odczuć. No jednak troszkę takie pieczenie, ale życia. Będzie teraz przez chwilkę piekło, jak mówiłem, ze 2-3 godzinki to tak będzie jak teraz, ale potem naprawdę to przestaje, to już nie piecze, spuchnie, zrobi się mocno czerwone, będzie napięta bardzo skóra, no i bardzo szorstka, ale takich dolegliwości bólowych nie będzie, więc się proszę nie obawiać. No, mamy to. Mamy, a poza tym najgorsze za panią, bo w zasadzie już jest po zabiegu, teraz już tylko gojenie zostało. No to pani doktor Piąteczka. Super, to w takim razie my się widzimy. Znaczy ja liczę oczywiście najpierw na relacje tam dzień po dniu, a potem my się widzimy za parę tygodni i będziemy dalej. Może nawet robimy powtórkę, jak się pani nie wystraszy. Nie, nie, na pewno się wystraszy. Super. Proszę się podzielić wrażeniami, jak to wszystko. Pewnie, że tak. No dobra, czy to ja. Zadowolona czy nie, a myślę, że na pewno. No powinna być. Jakby sam mistrz robił taki papier. Dobra, super, no to fajnie, to ja dziękuję, proszę sobie spokojnie wracać i do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. To uciska po mnie.